Cześć, nigdy chyba nie zgadniecie, co nam powiedziała jedna pani z działu obsługi klienta Booking.com, jak skontaktowaliśmy się, żeby powiedzieć, że hotel, który zarezerwowaliśmy i już zapłaciliśmy za niego bez opcji anulowania rezerwacji, jest aktualnie w remoncie. Cześć, jeśli jesteś tu pierwszy raz, to ja nazywam się Łukasz Szewczyk i razem z Natalią prowadzimy ten kanał podróżniczy. Ale do sedna. Przydarzyła nam się pewna sytuacja z hotelem, kiedy wybraliśmy się na Zanzibar. Wylądowaliśmy na wyspie około 8 rano, a nasz początek podróży i pierwszy lot do Kataru, gdzie mieliśmy przesiadkę w drodze z Berlina na Zanzibar, był dzień wcześniej o godzinie 16:20. Także mieliśmy za sobą przynajmniej kilkanaście godzin w podróży. Kiedy przyjechaliśmy do zarezerwowanego przez nas hotelu, zauważyliśmy, że jest jakoś cicho i pusto, ale zobaczyliśmy, że pani w recepcji jest, więc podeszliśmy zapytać, czy jest możliwość wcześniejszego zameldowania się, bo było około godziny 10 rano, a pokój oficjalnie mieliśmy mieć od godziny 14. Wtedy pani recepcjonistka powiedziała nam, że aktualnie hotel znajduje się w remoncie. Kiedy powiedzieliśmy, że zapłaciliśmy już za pokój przez Booking.com jakieś 2 dni wcześniej i nigdzie nie było informacji, że hotel jest remontowany. Wytłumaczyliśmy, że jesteśmy prawie dobę w podróży, jesteśmy zmęczeni itd. Pani w recepcji powiedziała nam, że oni nie dostali żadnych pieniędzy i że pieniądze zapewne ma Booking i że możemy anulować rezerwację, ale jeśli nie mamy gdzie się zatrzymać, no to mogą dać nam jakiś pokój, ale będziemy sami w całym ośrodku, nie będziemy mieli śniadań ani internetu. Jak wyglądała nasza podróż i niespodzianka w tym hotelu, możecie zobaczyć w pierwszym odcinku z naszej serii vlogów z Zanzibaru. Link znajdziecie w górnym prawym rogu ekranu oraz na dole w opisie tego filmu. Wracając do tematu, powiedzieliśmy więc, że nie na takie wakacje przyjechaliśmy i chcemy anulować tą rezerwację, tylko jak to zrobić, bo jest to rezerwacja bezzwrotna, bez możliwości anulowania itd. Wtedy pani pracująca w tym hotelu powiedziała coś, co mnie troszkę zaskoczyło, bo powiedziała, żeby nic nie robić dzisiaj, a jutro ona zaznaczy przez ich jakiś tam wewnętrzny system w Booking.com, że się nie pojawiliśmy i że oni anulują rezerwację. Wtedy Booking zwróci nam pieniądze. Mi się zapaliła wtedy taka pomarańczowa lampka, bo przecież jeśli rezerwacja jest bezzwrotna, a my się nie pojawimy, no to przecież pieniędzy nie dostaniemy z powrotem od Bookingu. No tak przynajmniej to działa na co dzień. Chociaż to trochę nietypowa sytuacja, muszę przyznać. Wytłumaczyłem to pani recepcjonistce, ale ona upierała się, że zaznaczy, że oni anulują rezerwację i tak dalej. Zmieniliśmy hotel, bo ten, który mieliśmy zarezerwowany przez Booking.com, przyjechaliśmy i wyobraźcie sobie, okazało się, że on jest w remoncie i mogą nam dać pokój, ale hotel jest cały pusty, nie ma śniadań, nie ma internetu. No i stwierdziliśmy, że co to za wakacje, żeby siedzieć sami w hotelu, nie? No trochę tak kurczę nudno. No i jesteśmy w trakcie załatwiania z Booking.com, żeby anulować tą rezerwację, bo ona była z przedpłatą i niezwrotna już. Ją zamówiliśmy dzień przed wyjazdem. My woleliśmy nie ryzykować, że kiedy hotel zaznaczy nam no show, czyli że się nie pojawiliśmy, to pieniądze zostaną pobrane i nigdy już ich nie odzyskamy. Więc postanowiliśmy sami skontaktować się z obsługą klienta Booking.com, żeby zapytać, co w takiej sytuacji i jak możemy taką rezerwację anulować. Po odczekaniu jakichś 30 minut na połączenie na czacie, bo wykupiłem kartę SIM tylko z internetem, bez możliwości telefonowania, udało nam się porozmawiać, czy raczej popisać na czacie z kimś z obsługi klienta Bookingu. Wytłumaczyliśmy całą sytuację i pani, która z nami pisała, była bardzo wyrozumiała i powiedziała, że musi dowiedzieć się, jak taką sytuację najlepiej jest teraz rozwiązać, ale że w tym celu musi skontaktować się również z hotelem, aby potwierdzić, że hotel faktycznie jest remontowany. Po chwili dostaliśmy odpowiedź, że nie może się dodzwonić do hotelu i że będzie próbować później i że jak się uda, to będzie się z nami kontaktować. My w międzyczasie wzięliśmy pobliski hotel Kendwa Rocks na 3 najbliższe noce. Kosztowało to nas nieco więcej niż się spodziewaliśmy i mieliśmy w budżecie, no ale sytuacja troszkę to wymusiła, można powiedzieć. Ile dokładnie za co zapłaciliśmy podczas naszej wycieczki na Zanzibarze, znajdziecie w nadchodzącym odcinku, w którym opiszemy wszystko, za co, ile i gdzie płaciliśmy. Od hoteli, przez jedzenie w restauracjach, produkty w sklepach, transport na wyspie, aż po przewodników i wycieczki lokalne. No i sam lot na Zanzibar i z powrotem. Jako, że nie otrzymaliśmy żadnej informacji od biura obsługi klienta, to następnego ranka postanowiliśmy znowu się skontaktować z Bookingiem. Po ponownym odczekaniu jakichś 30 minut na połączenie na czacie udało nam się połączyć. Tym razem jednak trafiliśmy na inną panią, której tym razem udało się dodzwonić do obiektu. Tam jej niestety powiedzieli, że
mogą nam dać pokój i że to nie tak, że oni nas zostawili bez dachu nad głową i że śniadanie mogą nam przywieźć rano z wioski, a o internecie nie było informacji w ofercie na stronie Bookingu, więc brak nie jest podstawą do anulowania rezerwacji. No i ostatecznie ta pani z obsługi klienta Bookingu nie widzi powodu, żeby móc taką rezerwację anulować, bo wszystko, co jest w ofercie na stronie, zostanie spełnione. Hotel w totalnym remoncie, tutaj nikogo nie przyjmują. Tylko nam powiedzieli, że jak nie mamy się gdzie zatrzymać, to mogą nam pokój dać, ale będziemy sami i bez śniadań. No kto by tak wakacje chciał spędzać? Ale powiedzieli, że jeśli nie chcemy, to nie ma problemu. Oni nie pobiorą pieniędzy. Ja im powiedziałem, że są pobrane przez Booking.com, już zapłacone i bezwrotne. Ale oni nie pobrali, Booking ma i oni anulują. Tylko że kilka dni mija i Booking im wysyłał wiadomość o anulację i my... I cisza. We mnie się troszkę zagotowało, bo kto wybiera się na wakacje, żeby siedzieć w remontowanym hotelu bez nikogo innego poza pracownikami remontującymi pokoje? Pomyślałem sobie, że to co słyszę to jest troszkę niewiarygodne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, jeśli chodzi o obsługę klienta w Bookingu i niesamowicie mnie do siebie tym ruchem zrazili, muszę przyznać. Jak później zaczęliśmy szukać i wynajmować pokoje po tym zdarzeniu, opowiem wam w późniejszej części tego filmu. My nie czekając długo rozłączyliśmy się z czatem Bookingu i pojechaliśmy do hotelu, aby wyjaśnić o co chodzi, bo wcześniej nam mówili, że nie będzie problemu z anulowaniem rezerwacji, a nagle oferują śniadanie przywiezione z wioski i tak dalej. Jak się okazało na miejscu po rozmowie z panią recepcjonistką hotelu Sunset Canva Beach, wyczułem, że hotel po prostu broni się, bo być może groziła im jakaś kara ze strony Bookingu, bo powiedzieli, że nie będą robić problemu z anulowaniem rezerwacji, ale jakby też nie chcieli wprost przyznać, że całe zajście jest spowodowane ich błędem i nie wyłączeniem oferty ze strony Bookingu. Kiedy ponownie wszedłem na Booking, to ta oferta była już faktycznie wyłączona, czyli ktoś z hotelu już się tą sprawą zajął. W sumie lepiej późno niż wcale. Postanowiliśmy raz jeszcze skontaktować się z Bookingiem, mówiąc, że hotel obiecał nam anulację rezerwacji. Inna już pani z obsługi klienta powiedziała nam, że skontaktuje się z obiektem. Tym razem na szczęście szybko udało jej się połączyć z hotelem Sunset Canva Beach i powiedziała, że hotel zgodził się, abyśmy anulowali naszą rezerwację bez żadnych dodatkowych kosztów ani kary za rezygnację z bezzwrotnej oferty. Czyli wyszło na to, że to my zrezygnowaliśmy bez powodu, a hotel z dobroci ich serca zgodził się nie pobierać żadnej opłaty z tym związanej. No nic, dla mnie nie jest zbyt ważne w jaki sposób rezerwacja została anulowana, a najważniejsze, że dowiedziałem się, że w ciągu kilku dni pieniądze zostaną zwrócone na nasze konto PayPal. Tutaj jeszcze jedna sprawa, którą pominąłem. Wcześniej rozmawiając z Bookingiem wspomniałem, że jeśli nie da się tej rezerwacji anulować i otrzymać zwrotu, to będę składał jeszcze reklamację przez PayPal, gdzie wszystkie płatności są ubezpieczone. Po tym fakcie odniosłem wrażenie, że obsługa Bookingu troszkę przyłożyła się do naszej sprawy, ale mogę się mylić, to było może tylko takie wrażenie, ciężko teraz powiedzieć. W każdym bądź razie całość udało się załatwić, ale niesmak do obsługi portalu Booking.com pozostał. Brak chęci jakiejkolwiek pomocy od drugiej z pań, z którą udało nam się połączyć na czacie, spowodował, że kolejne hotele już nie zostały przez nas zarezerwowane przez Booking.com. Jedynie szukaliśmy jakiejś ciekawej oferty na portalu, ale jechaliśmy już tam osobiście i rezerwowaliśmy pokój już na miejscu, z pominięciem portalu. Jak się okazało, dostawaliśmy czasami jeszcze lepszą cenę niż ta widniejąca na stronie portalu, pomimo tego, że widniała tam informacja, iż jest to cena promocyjna. Nie mówię, że już nie skorzystamy z portalu Booking.com, ale niesmak po takiej obsłudze klienta pozostał i teraz z pewnością zanim cokolwiek zarezerwujemy przez nich, to będziemy jeszcze sprawdzać oferty na stronie hotelu albo kontaktować się telefonicznie, aby porównać sobie aktualną ofertę i czy czasami nie da się paru groszy zaoszczędzić rezerwując bezpośrednio. Nie chcę, żeby ten odcinek wyszedł jako czysty atak na jeden z największych portali do rezerwacji zakwaterowania, bo wcześniej wiele razy z ich usług korzystaliśmy i nigdy praktycznie nie mieliśmy problemu, no może poza jednym razem w Londynie, gdzie okazało się, że w hotelu nie było dla nas pokoju. Ale tam recepcja szybko załatwiła nam pokój w hotelu obok i w ramach rekompensaty dostaliśmy gratisowe obiady i śniadania na cały pobyt, więc wszystko skończyło się, można powiedzieć, dobrze. Chciałem tutaj tylko podkreślić, jak jedna nieodpowiednia osoba zatrudniona na nieodpowiednim miejscu może zepsuć wrażenie na temat tak dużej firmy, gdzie pewnie pracują tysiące osób. Jesteśmy na czasie z Bookingiem, żeby po prostu to cofnąć i bierzemy hotel Canva Rocks, tutaj taki nieco droższy, o którym myśleliśmy na początku, ale no widok ma super, kurczę, naprawdę taki plaża mega na wypasie.
Ciekawy jestem, czy wam się takie sytuacje przytrafiały w przeszłości. Niekoniecznie tylko z Bookingiem, ale może z innymi firmami oferującymi rezerwacje hoteli albo apartamentów. Wcześniej miałem wrażenie, że taki portal zawsze staje po stronie klienta, ale po tym zdarzeniu na Zanzibarze już nie jestem tego taki pewien. Napiszcie proszę, czy u was zawsze wszystko przebiegało bezproblemowo, czy też czasami mieliście takie przeboje. Zapraszamy was serdecznie na całą serię Zanzibaru, gdzie zobaczycie, jak wyglądały nasze 17 dni podróży i zwiedzania tej pięknej wyspy. Link do całej serii znajdziecie na ekranie końcowym oraz w opisie tego filmu. Na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!